59% Polaków nie jest do końca zadowolonych ze swojego życia seksualnego. Tak być nie powinno. Czy dotykasz dla przyjemności sama lub sam siebie, pomimo że jesteście w związku? Pobudzasz własne narządy płciowe? Lubisz, jak to dotykanie kończy się orgazmem? Dzieje się to bez twojego partnera lub partnerki lub przy jego lub jej wyłącznie biernym udziale? Tak, tak. Mówię o masturbacji. Masturbacji, która znalazła miejsce w kalendarzu z nietypowymi świętami już od kilkunastu lat. Światowy Dzień Masturbacji obchodzimy 25 lutego. Poza Japonią, gdzie obchodzimy 21 czerwca. A w USA w maju. Tam mamy cały miesiąc masturbacji. A to chyba w pełni pokazuje ogrom zmian obyczajowych, jakie mamy względem masturbacji. Samozadowolenia, samozaspokajania się, tak zwanej autoerotyki. Z masturbacją w kulturze i sztuce jest dość zabawna historia, przynajmniej w Europie, ponieważ wiedzieliśmy o niej, po czym zniknęła nam z radarów na parę stuleci i pewnie domyślacie się których. Zacznijmy jednak od tego, że jako motyw pojawiała się w sztuce dosłownie od tysiącleci. Podobno na Malcie znaleziono figurkę przedstawiającą masturbującą się kobietę, datowaną na IV wiek przed naszą erą, choć internet nie dostarcza tutaj jednoznacznych źródeł. Samogwałt. Onanizm. To są niestety pejoratywne określenia na masturbację, niosące złe i niepoprawne skojarzenia. Z wielu rozmów z pacjentami wiem, że duże opory przed masturbacją zgłaszają przede wszystkim osoby głęboko wierzące. Rzeczywiście, w katolicyzmie, w niektórych odłamach protestantyzmu czy islamie masturbacja jest traktowana jako objaw seksualnej niedojrzałości, a nawet jako grzech, gdyż nie ma na celu prokreacji. Ale sprawy moralne każdy z nas musi rozstrzygnąć sam ze sobą. Na tym kanale prezentujemy Wam stanowisko medyczne, naukowe, a nie moralne. Mogą natomiast potwierdzić, że masturbacja na pewno nie powoduje ślepoty, uszkodzenia narządów płciowych czy nerek. Pewne jest natomiast, że o masturbacji wiedzieli starożytni Grecy. I to wiedzieli sporo. Widać tu nawet starożytny dilda. Oczywiście stolica Kamasutry, czyli Indie, nie pozostawało w tyle, przedstawiając to jakże istotne w naszym życiu zajęcie na pięknych płaskorzeźbach. Podobno Kleopatra posiadała specjalną wydrążoną tykwę wypełnioną pszczołami, które zaspokajały ją dzięki bzyczeniu, co może być pierwszym w historii przykładem wibratora. I jeżeli to jest prawda, no to wow, w sensie Juliusz Cezar musiał być dla niej taką przekąską. Większość z nas pewnie wie, że masturbacja to dobry sposób na poznawanie własnego ciała, jego potrzeb czy metod stymulacji. Wielu zapomina, że sprawdza się również w stałych związkach. Ale to nie wszystko, bo masturbacja jest również sposobem na rozładowanie napięcia przez osoby samotne czy przymusowo rozdzielone z partnerem. Masturbacja nie dotyczy tylko mężczyzn, to mit. Ona dotyczy wszystkich płci, choć wszyscy dobrze wiemy, że na tą męską jest większa zgoda i przyzwolenie społeczne. Masturbacja to nie namiastka normalnego seksu, to po prostu całkiem inna aktywność seksualna. Inna, ale równie wartościowa. Będąc w związku, nie trzeba wybierać pomiędzy seksem a masturbacją. Obie te rzeczy mogą istnieć w jednej przestrzeni, jeśli tylko na to pozwolicie i dacie sobie wewnętrzne przyzwolenie. Nieraz słyszałam w gabinecie na terapii par, kiedy temat zaczynał dotyczyć masturbacji, zdania. Dziwne. Przecież jesteśmy w związku. Wstydzę się. Czy to nie jest niedojrzałe? To ja już mnie nie wystarczam? Warto odpowiedzieć sobie, czego się wstydzę, jak poradziłem lub poradziłam sobie ze wstydem w innych kwestiach. Skąd pochodzą moje przekonania, że to niedojrzałe, czy że nie ma miejsca na autoerotykę w dobrej relacji? To prawda, że podczas masturbacji przy partnerze czy partnerce odkrywamy się całkowicie fizycznie i psychicznie, bo to bezdyskusyjnie bardzo intymna i prywatna część naszego życia seksualnego, którą zazwyczaj, nie mówiąc nikomu, celebrujemy w samotności. Wiem, że masturbacja potrafi budzić w niektórych partnerach lub partnerkach zazdrość. Jeśli partner lub partnerka czuje się niepewnie i towarzyszą mu lub jej obawy o jakość waszego życia seksualnego, to czas najwyższy, żeby porozmawiać o tym, o waszych oczekiwaniach i ich realizacji. Przecież i mężczyźni, i kobiety z wielu powodów lubią patrzeć na dotykających się partnerów. Masturbacja w parze może podsycić nastrój i wzbogacić życie seksualne. Bardzo często jest świetną i seksowną lekcją dla naszej drugiej połówki, która na własne oczy może zobaczyć, jak lubimy to robić sami sobie, aby potem wykorzystać to przy wspólnych zabawach łóżkowych.
I tu ze swoim wsparciem dla obu płci może przyjść lubrykant na bazie wody lub silikonu. Taka wspólna masturbacja to najlepsza okazja, by... Dokładnie pokazać chłopakowi, co lubimy najbardziej. Powiedzieć o ulubionym dotyku, nacisku czy tempie. Niektóre pary preferują masturbację równoczesną. Co to znaczy? Kładziecie się razem na łóżku i pobudzacie się w ten sam sposób, jak jesteście sami. Zwracajcie uwagę na poziom swojego podniecenia. Kolejnym etapem jest wzajemne patrzenie na siebie. Inny preferowany sposób to masturbowanie się na zmianę, gdzie druga osoba obserwuje. Jest to bardzo intymne przeżycie. Przede wszystkim musicie nauczyć się nie zwracać uwagi na obserwującego was partnera i skoncentrować się na swojej energii seksualnej. Pomaga nam w tym odprężenie, zamykanie oczu i robienie tego, co najbardziej lubimy. Wspaniałym sposobem jest autoerotyka przed lustrem. Kiedy masturbujecie się w parze, patrzenie na siebie samych i dodatkowo na partnerkę lub partnera w lustrze może okazać się bardzo wyzwalające. W ten sposób uczycie się też samoakceptacji i oswajania z wyglądem w czasie seksu, a dla wielu osób stanowi to dość duży problem. Nie hamujcie się też, jeśli chodzi o wydawanie dźwięków. Jęczcie, krzyczcie, stękajcie, mówcie do samych siebie albo do partnera, szczególnie jeśli wcześniej tego nie praktykowaliście. Wracając do Europy, jak się domyślacie, moda na przedstawianie aktów autoerotyzmu mocno przygasła w czasach średniowiecza, ale nie wracała jeszcze dużo dłużej, ponieważ utrzymywały się różne mity na temat szkodliwości tego działania, które powtarzali nawet tak oświeceni ludzie jak Rousseau czy Voltaire. Czasami jednak na budynkach zdarzały się jakieś małe, samosące gargulce. Stopniowo masturbacja wracała na początku w XIX wieku, w pamfletach, później stopniowo w rysunkach, a nawet w obrazach. A później nastał już wiek XX i jedni powiedzieliby, że totalna rozpusta, a drudzy, że powrót do normalnego i pozytywnie umiarkowanego stosunku do masturbacji bez tabu. Czasami masturbujemy się nie dla samej przyjemności, tylko po to, aby poradzić sobie ze stresem, z innymi emocjami, z przeżyciami. Jeśli obserwujesz to zjawisko u siebie, to bądź uważny i ostrożny, bo może wkraczasz na drogę uzależnienia. Oczywiście uzależnienie od masturbacji nie jest tym samym, co duży popęd seksualny. Coś, co powinno nas zaniepokoić, to sytuacja, kiedy masturbacja staje się jedyną drogą do osiągnięcia satysfakcji seksualnej z pominięciem partnera, z którym możemy regularnie współżyć, a chęć samozaspokajania bierze górę nad codziennymi czynnościami i zajmuje dużą część naszego czasu. Mechanizm uzależnienia od masturbacji jest dokładnie taki sam, jak w przypadku innych nałogów. Jesteśmy po prostu zniewoleni przez substancję lub czynność. Dodatkowo odczuwamy znaczny spadek energii i motywacji do działania, przy czym jesteśmy zmęczeni, rozdrażnieni, po prostu czasem nawet agresywni. Ale czasem nie chodzi o nauk, tylko o to, że... Prawie codziennie i bardzo intensywnie się masturbujesz, a w końcu przestajesz cokolwiek czuć. Następuje wtedy tak zwana desyntezacja, czyli uodpornienie się na bodźce. Ale jest to proces odwracalny. Nie ma co panikować. Zastosujcie detoks i na przykład za miesiąc powróćcie do przyjemności. Urozmaicenie metod masturbacji może pomóc Ci zorganizować bardziej intymną wiedzę o własnych reakcjach seksualnych. Daje to okazję zrozumienia i zbadania własnego ciała. Dzięki masturbacji uczysz się przeżywania orgazmu, rozpoznawania go, wydłużania, a im lepiej znasz własną geografię zmysłową, tym łatwiej będzie Ci pokierować partnerem. Wspólna masturbacja sprawi, że poczujecie przepływającą między Wami energię. To prawdopodobnie jeszcze bardziej Was do siebie zbliży. Warto spróbować. Koniecznie subskrybujcie nasz kanał i czekajcie na kolejne odcinki.